Najważniejsi są uczniowie. Wspieranie ich, towarzyszenie im w trudnościach i przekazywanie im wiedzy. Dla mnie najbardziej istotne jest to, że jako nauczyciel historii wiedzy o społeczeństwie mam wpływ na młodych ludzi, przyszłych obywateli i daje mi to bardzo dużo radości i przyjemności. To, żeby na moje zajęcia przychodzili z uśmiechem, ciekawością, żeby dzielić się z nimi pasją do języka angielskiego, żeby ich odpowiednio motywować i dzielić się również doświadczeniem życiowym. Ja jako nauczyciel języka polskiego chciałabym i zależałoby mi na tym, żeby moi uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę, ale przede wszystkim też zrozumieli i uwierzyli, że język polski, że literatura jest naprawdę bardzo życiowa. Posługujemy się znakiem Serbia nie tylko na naszych bluzach, ale również poprzez codzienne życie i mamy nadzieję, że uczniowie nas naśladują, a my również bierzemy z nich przykład. Moi uczniowie są najlepsi, kreatywni, z poczuciem humoru, z lekką nutką kąśliwości, co bardzo cenię, no i po prostu do tańca i do różańca. Najlepsi. Błyskotliwi, serdeczni, wrażliwi, rozsądni, uśmiechnięci, zawsze przygotowani do zajęć, pomocni, serdeczni i tacy mądrzy. Młodzi ludzie, którzy szukają swojego miejsca i różnymi sposobami starają się zaznaczyć swoją obecność i to miejsce znaleźć. Moi uczniowie są bardzo różni. Mali, wielcy, młodzi już troszkę starsi. Moi uczniowie w moich oczach są bardzo kulturalni, są dobrze wychowani i jeżeli chodzi o sprawność fizyczną, to jest na wysokim poziomie. Mam nadzieję, że również tacy sami są w oczach rodziców poza szkołą. To ja powiem krótko, że są najlepsi. Drużyna Czukbol Ursus Rybnik jest drużyną wielopokoleniową. Składa się z zawodników z podstawówki, z gimnazjum, liceum oraz absolwentów naszej szkoły. Zdobywamy wiele czołowych miejsc na arenie ogólnopolskiej oraz międzynarodowej. Jesteśmy wielokrotnymi mistrzami Polski na hali oraz na piasku. Piąte miejsce na Mistrzostwach Europy. Jeśli mogę coś dodać, to mam najlepszych licealistów ever. Dziękuję. Szkoła nie jest tylko moim miejscem pracy, ale przede wszystkim wspólnotą ludzi, którzy wzajemnie się wspierają, śmieją, spędzają z sobą czas, dzielą się też trudnościami. Będzie to truizmem zapewne, ale szkołę traktujemy jako drugi dom. W związku z tym staramy się o zbudowanie dobrej atmosfery, o kultywowanie tradycji, o nawiązywanie bardzo dobrych relacji i takich serdecznych więzi między uczniami, między nauczycielami i w całej szkolnej społeczności. W szkole, w mojej pracy czuję się bardzo dobrze, czuję się na miejscu i to jest chyba ważne. Myślę, że to się też przekłada na relacje z uczniami. Podobno uczniowie nie uczą się od ludzi, których nie lubią. Ja powiem tak przewrotnie, chciałabym, żeby moi uczniowie nauczyli się jak najwięcej. Czasami czuję się zmęczona, ale to chyba dobrze, bo to znaczy, że coś robię i też z taką nadzieją, że ten wysiłek nie pójdzie na marne, że naprawdę przekuje się to nie tylko na oceny, jak mówiłam, ale też i na postawy. Ja czuję się fantastycznie, robię to, co lubię i jestem pewien, że to widać. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli kochasz swoją pracę, to nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia, więc myślę, że dlatego nie potrzebuję wolnego. Poczucie przynależności i wspólnoty w szkole zaczynam od siebie. Ważne jest to, żeby pokazać, co wyznaję, co jest dla mnie ważne, jakie wyznaję wartości. Młodzi ludzie potrzebują, myślę, bardzo dużych wzorców, natomiast najważniejsze jest to, że oni sami często wychodzą z inicjatywą. Trzeba po prostu im towarzyszyć. Samo to, że jestem już tutaj członkiem tej grupy naszej, siostrą, sprawia, że ja też próbuję przekazać naszym uczniom, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy grupą, że nie jesteśmy tutaj przypadkowo. To jest naprawdę bardzo ważne, że nie tylko się wspieramy, ale że możemy też rozwijać się, ale różnić się też i to pięknie się różnić. Lubię szkołę, lubię swoją pracę, lubię uczniów. Myślę, że jak każdy człowiek, ale też i nauczyciel, chce być coraz lepszy, coraz lepiej się rozwijać i dawać siebie coraz więcej. Żeby ciągle się doskonalić, żeby realizować siebie jako nauczyciela, ale także wspierać w tym swoich uczniów, żeby rozwijać swoje umiejętności w zakresie motywowania, w zakresie coachingu, żeby ułatwiać im pracę, żeby wskazywać im drogę, jak mają się uczyć, żeby ta nauka była dla nich równie wielką przygodą jak dla mnie. Może to jest slogan, to co powiem i na pewno jest, ale staram się też moim uczniom mówić o tym, że naprawdę uczą się dla siebie. Że to nie jest tylko ocena, stopień, ale
ale zdobywają bardzo ważną wiedzę, która przydaje im się w życiu. Nasi zawodnicy zasilają kadrę narodową, męską, żeńską oraz juniorów na każdych mistrzostwach Europy. Przyjdź do Uczulanek, zagrasz na mistrzowskim poziomie. Jak wspieram moich uczniów, po prostu im towarzyszę. Ważne, żeby po prostu z nimi być i być też takim dobrym mentorem i tyle, myślę. Nie wiem. Oczywistym jest, że chciałabym, żeby moi uczniowie byli coraz bardziej wykształceni, wiedzieli coraz więcej i umieli tę wiedzę wykorzystać w życiu, ale jeśli przez moje działanie i pracę uczniowie będą coraz bardziej świadomymi i dobrymi ludźmi, to myślę, że to będzie już wielki sukces. Tego bym sobie życzyła i moim uczniom również.